Ja na przykład osobiście z każdą gdzieś wypowiedzią, z kimkolwiek rozmawiam, to mówię na przykład, że jestem nożownikiem. I wszyscy, ilu ludzi zabiłeś? Jak nożownikiem? Ja mówię, normalnie, i wtedy tłumaczę całą sytuację, tak? Próbuję to zmieniać, tą mentalność niestety, którą wykreowały media. Dużo kolegów po fachu mówi na przykład, że oni nie są nożownikami, tylko są knife makerzy. Ja nie lubię tych angielskich zwrotów, skoro był cech nożowników, ludzi zajmujących się produkcją noży, ostrzeniem nożyczek i tak dalej, to niech tak pozostanie. Dlatego ja osobiście nazywam siebie rzemieślnikiem nożownikiem. Witajcie serdecznie, dzisiaj jesteśmy w podziemiach, a nie gdzieś na plaży czy w porcie, a to dlatego, że będziemy próbować stworzyć idealny nóż dla wędkarza albo chociażby zastanowimy się, jaki on powinien być. Część z nas, ludzi, czy tam wędkarzy, choć wędkarze to też ludzie, nie? Pewnie będzie zaraz sobie pomyśleć, że kurczę, jednak taki większy, wiecie, takie Rambo właśnie, to robi wrażenie, a te małe, no nie do końca. Natomiast weźmy pod uwagę to, że będziemy musieli z tym nożem Rambo śmigać na przykład po tej motławie od tam, nie wiem, 5 rano do tej 18 i ten nóż Rambo nam po prostu zbrzydnie od samego noszenia, nie? Już nie daj Boże mówiąc o jakiejś pracy albo przecięciu bułki z tej odległości. Otóż to, więc jeżeli byśmy rozmawiali o nożach dla wędkarzy, ja rozumiem, że czasami będziemy tam filetować rybę, czy ją tam wyprawiać i tak dalej, natomiast musimy zwrócić uwagę na to, że my go najczęściej to będziemy po prostu nosić. Tak, tak. Czyli ten nóż nie może być ogromny. Nie, ogromny nie. I też z jakiejś tak mega grubej stali też nie musi być, tak? Bo pamiętajmy, że nie będziemy nim gdzieś tam rozłupywać jakiś tam szczapek na ognisko. Oczywiście można, tak? I on podoła, da radę. Tak, ale najczęściej będziemy go używać do lekkich prac, typu właśnie patroszenie, tak, czy pozbycie się łusek, tak, przekrojenie chleba, bułek, tak, naostrzenie kija na ognisko, takie typowe rzeczy, tak. Przecięcie linki, tak, więc z założenia on musi być lekki. Dobra, jaki jest czas oczekiwania na nóż? Bo powiedzmy sobie też prosto, słuchajcie, myśmy się dzisiaj tutaj spotkali, żeby właśnie porozmawiać o tych nożach, o nożach typowo wędkarskich, bo ty jeszcze ich nie masz, nie? My będziemy dopiero robić te noże, no i, znaczy się ja, no my, on będzie robić te noże. I teraz najważniejsza sprawa, no czekamy na te wasze opinie, co ten nóż powinien mieć, bo weźmiemy to też pod uwagę, bo chcemy stworzyć taki nóż robiony przez wędkarzy, czy projektowany przez wędkarzy właśnie dla wędkarzy, więc tutaj te wasze komentarze, które wpiszecie pod filmem, są bardzo istotne. Co ty byś mógł podpowiedzieć tym widzom, na co mieliby zwrócić uwagę? Przede wszystkim na długość, tak, jakie powinno mieć ostrze, tak, jaki też kształt ostrza, bo to też jest ważne. Tak, czy ostrze ma iść mocno po łuku do góry, tak, czy ma być bardziej w szpic, żeby lepiej się na przykład gdzieś tam wkuwać, tak, czy w bułkę, czy w rybę, tak. Piszcie w komentarzu, jaka wasza opinia jest na ten temat. Piszcie. Tak, nie? No i też jeszcze wracając do idei całego stworzenia na tego noża wędkarskiego. Właśnie między innymi ciebie zaprosiłem do współpracy, żebyśmy stworzyli wspólnie w środowisku wędkarskim nóż, który będzie spełniał oczekiwania wędkarzy. Ludzi, którzy żyją sobie na co dzień nad wodą, tak? Mniej lub bardziej, czy mniej lub bardziej hobbystycznie do tego podchodzą. Mi się zdarzyło kilka razy złamać nóż, a mianowicie on mi pękł tam, gdzie się kończy element metalowy, jest no, zatopiony jakoś tym plastiku. Tak. Myślę, że to jest kwestia oszczędności na stali przez producentów. Tak. No i tam mi się kilka razy nóż złamał. Jak to wygląda w przypadku twoich noży? U mnie takie rzeczy się jeszcze nigdy nie zdarzyły z tego względu, że ja mam konstrukcję tak zwaną full tank, czyli mamy po całości. Mamy obrys noża, cały czas tu jest stal, ona jest tak samo hartowana jak ostrze. Na to są też specjalnym takim ultramocnym klejem, właśnie są okładki plus te piny, które jeszcze dodatkowo wzmacniają. Potem dopiero jest ta rękojeść szlifowana, jak już klej odpowiednio tam ostygnie, tak, bo to też jest proces, to dopiero wtedy są szlifowana, cała rękojeść profilowana, dostosowana do ręki. Dobra, ale to mamy noże tutaj dla leśników, bym powiedział, a chcemy stworzyć nóż dla wędkarzy. Tak. No ale jak myślisz, czym taki nóż powinien się charakteryzować, albo z czego powinien być zrobiony? Bo mi zaraz na pierwszy rzut się gdzieś tam z tyłu głowy świeci lampka, nierdzewny, koniecznie nierdzewny, nie? Ty powiedziałeś, że według ciebie nóż powinien też być w miarę widoczny, czyli jak nam wypadnie gdzieś na plaży, to powinien być widoczny. To jest też bardzo dobry argument.
Co tak. jeszcze? W ogóle ideą i zamysłem jest taki, żeby stworzyć trochę też uniwersalny nóż. Żeby on nie służył nam tylko do jednej czynności, tak? Czyli jak nóż na przykład do filetowania, no to będziemy tylko nim filetować, tak? No bo już będzie nam ciężko zastrugać patyki na ognisko, bułkę przekroimy, owszem, tak, ale jak gdzieś nam się zacznie wyginać mniej lub bardziej. Chciałbym stworzyć właśnie na maksa użytkowy nóż, który będzie, powiedzmy, linia tych noży będzie typowo wędkarska, tak? Czyli będzie stal nierdzewna, jaskrawa na przykład rękojeść, tak? Plus też masa jakichś tam detali z początku błahych. Niektórzy mogą pomyśleć, że błahe, ale na przykład taka ważna rzecz, czyli ostry grzbiet. Ostry grzbiet, jak na przykład chcemy oskrobać rybę, tak? Nie musimy używać ostrza. Tak, tylko mamy ostry grzbiet z jednej strony. Chodzi o to załamanie. Tak, tak. Plus jakieś na przykład nacięcia na rękojeści. Mamy rękę tłustą czy mokrą. Chcemy na przykład wypatroszyć rybę, tak? To kładziemy ją na płasko, tak? I ciągniemy przez brzuch. To mamy zawsze pewny chwyt. Tak, bo mamy takie specjalne tutaj profilowanie. Mamy profilowanie na grzbiecie i mamy profilowanie też z boku na rękojeści, tak? I zawsze mamy pewny chwyt. I tu wchodzicie wy. Bo zależy nam na tym, żebyście w komentarzach dali znać, co powinien mieć ten nóż wędkarza. Wiem, że zasypiecie nas tym, więc ja to też powiem. Otwieracz na piwo. Otwieracz na piwo. Da się? Ale po co robić dodatkową rzecz, która jest mało funkcjonalna, skoro możemy grzbietem otwierać noża. Tak, i już mamy jeden problem z głowy. Najważniejszy problem z głowy by się chciało rzec. Tak, najważniejszy problem z głowy, tak. Możemy spokojnie, bo nic się nie stanie, absolutnie nic się nie stanie, klindze. I jak wygląda właśnie proces zamawiania takiego noża? Mamy modele niezmienne, jako kształt, funkcjonalność i tak dalej. Można jedynie je spersonalizować. Czyli dobrać sobie rękojeść, pin, wykończenie klingi. Można sobie dobrać na przykład, że pochewka ma być lewo albo prawostronna, tak? Jak jesteśmy leworęczni, no to pochewka musi mieć szlufkę z prawej strony, żebyśmy mogli z lewej strony to zamocować, tak? Możemy na przykład sobie jakieś tłoczenia inicjałów zamówić na pochewce skórzanej, tak? Czy jakieś tam nabijane, czy ręcznie tłoczone, tak? Czy na przykład szlufka na krzesiwo, bardzo popularna sprawa, że mamy nóż i do tego mamy krzesiwo, którym możemy sobie rozpalać ognisko, tak? No i standardowa pochewka skórzana, uformowana też, bo to też co ważne, indywidualnie formowana do każdego noża. Bo ten nóż, przez to, że jest ręcznie robiony, zawsze plus minus 1-2 mm, tak, w tą czy w tą, tak. Będzie grubszy, chudszy. I ja tą pochewkę specjalnie formuję na nożu, na mokro, że nawet jak przekręcimy go do góry nogami, możemy trząść i on nie wypada. Tak? Nie wiem, gdybyśmy się wspinali na drzewie, leżeli sobie w trawie, po prostu odpoczywali i wstajemy, ten nóż nie ma prawa nam wypaść. Jak to jest z polskim prawem? Jeżeli ja bym miał taki nóż gdzieś tam przy pasku i chodził po Gdańsku, wiecie, Motława, no, środek miasta, jakby nie było, jak to wygląda właśnie z naszym polskim prawem, jeżeli chodzi o noże? Nie ma problemu. W ogóle możemy, jeśli nie zagrażamy bezpieczeństwu publicznemu, czyli nie chodzimy na przykład z nożem, nie wiem, maczetą, nożem, bez pochewki, nie machamy nim w tłumie i tak dalej, absolutnie nic nie może nikt nam zrobić, ponieważ w 1998 roku wyszła nowelizacja ustawy o broni i amunicji. Tak? I tam też jest szczegółowo opisane. To nie jest broń, tak? To nie jest narzędzie po ileś tam centymetrów. Tak? To jest po prostu narzędzie do pracy, tak samo jak młotek. Tak? Jakubie, mieszkasz w mega super miejscu. Powiedz coś o tym, bo ty jesteś już w trzecim pokoleniu osobą związaną z morzem. No, konkretnie z portem w Gdyni, bo i dziadek tutaj wyemigrował z południa, musiał, tak, ojciec tu mieszkał, ja, no i w sumie już teraz czwarte pokolenie, bo nasza córka niedawno się urodziła, więc już jest czwartym. Tata mój kiedyś tutaj hobbystycznie składał meble, bawił się w stolarstwo i jak przestał to robić, to tutaj ten warsztat stał sobie pusty, nie wyglądał zupełnie, wyglądał jak zapuszczona piwnica. Standardowa, klasyczna piwnica w bloku z masą gratów i jedyne co zostało to stara szlifierka kątowa, stara wiertarka stołowa, tak, i parę pilników. I to były moje początki. Noże zawsze mnie interesowały. Na początku były jakieś takie to przeróbki jakieś tam starego noża, jakieś tam starej maczety produkcyjnej, tak, tu podszlifować, tu coś. I dochodzimy tutaj do tego punktu, gdzie ty już masz bardzo dużo zamówień. Ja robię noże z pasji i z miłości.
Tak, to się przekłada na rękodzieło, na to ja wychodzę z założenia, że chcę robić i robię noże do ciężkiej pracy, do wieloletniego używania i to wraca, tak? No bo ktoś, kto posiada nasz nóż sprzed 5 lat i tak naprawdę niewiele on się zmienił od tamtego czasu, poza tym, że trzeba jeszcze raz przejechać tłuszczem pochewkę skórzaną czy rękojeść jeszcze raz po prostu tam, żeby odnowić blask. I nic sam się nie zmienia, tak? No to idzie w świat, tak? No po prostu jakość, tak? Okej, Jakubie, powiedz mi, ile kosztuje taki nóż z prawdziwego zdarzenia, no i czym on się charakteryzuje? Czym on się różni od noża kupionego, nie wiem, w sklepie wędkarskim? O 410 zł za model podstawowy, jeśli chodzi o jakieś takie noże mniejsze, myślivskie, bardziej survivalowo-bushcraftowe, to już jest około 470 zł, tak? Mm-hmm. Malezyjska maczeta, taka wielozadaniowa, zastępująca siekierkę, no to już jest koszt 600 zł, nie? No ale to jest kwestia tego, że ma dużo więcej materiału, dużo więcej skóry i tak dalej, nie? Na pochewkę skórzaną. Czym się różni? No przede wszystkim stal. Tak, no bo to jest główny czynnik w nożach, który powoduje, że możemy go używać przez wiele, wiele lat. Ja używam stali takiej specjalnej, wysokowęglowej, która jest używana na przemysłowe wykrojniki do papierów, do cięcia gumy, tak? Coś, co musi pracować długo, przy dużym obciążeniu, bez potrzeby co chwilę, żeby to ostrzyć, tak? No, w ten sposób. Druga sprawa, ergonomia chwytu, tak? Żebyśmy mogli tym nożem pracować spokojnie cały dzień i żebyśmy nie mieli odcisków, tak? Żeby nic nas nie bolało. Wiele noży jest, które ale super wyglądają, tak? W internecie, na zdjęciach, tak? Z ergonomią i z pracą nie mają nic wspólnego, bo wystarczy, że weźmiemy ten nóż do ręki i już zaczyna tu nas trochę koleć, tu nas coś zaczyna pić, ta ręka już zaczyna boleć po 5 minutach trzymania, tak? A co dopiero przy jakiejś tam cięższej pracy, być dobra stal, musi być ergonomia i zarazem prostota. Im więcej fikuśnych rzeczy, tym mniej on ma wspólnego z prawdziwą pracą ciężką, tak? I każdy detal, który gdzieś tam robię w nożu, jest po coś. Także wy naprawdę w komentarzach wpisujcie, co taki nóż powinien mieć, taki nóż wędkarza, który jest często nad tą wodą, ale to jest też spinningista, to jest surfcastingowiec, może nawet trollingowiec za łososiem. Napiszcie, co byście chcieli mieć, jak ten nóż, jaką może długość powinien mieć ten nóż, jaką grubość, jak właśnie wyprofilowany czubek. Wszystko napiszcie w komentarzu, my się jeszcze spotkamy na debacie na żywo, gdzie już jak będą już jakieś zalążki tego naszego noża, to już wtedy będziemy mogli o czymś więcej porozmawiać z wami. Natomiast to wszystko trwa. To nie jest kwestia tygodnia, dwóch, bo ja też tak myślałem, że dobra, to tam za 2-3 tygodnie pojawi nam się ten nóż. Nie, ponieważ chociażby na tą stal ty też musisz czekać. Samo sprowadzenie stali to jest około 2-3 tygodnie. Obstawiam, że pierwszy prototyp, jeśli zatwierdzimy projekt w przeciągu następnych, powiedzmy sam projekt, tak, zatwierdzimy w przeciągu następnych 2 tygodni, to ten nóż, pierwszy prototyp, tam pierwsze kilka sztuk do testowania pojawią się za około 2 miesiące. Sam proces na przykład hartowania to jest 2 doby. Klejenie rękojeści to jest kolejna doba, tak? Więc to się rozkłada, tak? Klejenie pochewki, tak? No to są, to jest wszystko ręcznie robione, ja to robię sam, to wszystko wymaga czasu, żeby to no przede wszystkim jakość, tak? Żeby trzymało jakość, to potrzeba czasu. No niestety są takie rzeczy, których nie przeskoczymy. Okej, spotkamy się jeszcze na debacie, no i spotkamy się jeszcze na kolejnym filmie za te 2 miesiące, jak będzie ten prototyp. Natomiast na dzień dzisiejszy to tyle. Trzymajcie się, pa, pa, cześć!